W dzisiejszym odcinku zajmujemy się RG znanym jako Bestwood County, które krócej mówiąc opowiada o strasznych postaciach, które noszą skóry z ludzi, mordują ludzi w hrabstwie Bestwood w Stanach Zjednoczonych, wyglądają w ten sposób i są dość ostro ciężkimi gościami, ale o tym wszystkim opowiem wam w dzisiejszym odcinku. Siema, z tej strony Mondar, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym wreszcie zajmiemy się kolejnym RG, tym razem znanym jako Bestwood County, które pochodzi z kanału znanego jako Dark Mind. Linka do wszystkiego macie w opisie tego filmu, a wpadnijcie na mojego Instagrama, nie zaczniemy, będzie mi naprawdę mega miło, tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. W każdym razie zacznijmy sobie może od samego początku pierwszego odcinka, czyli Bestwood County Humanoid Alert, czyli alert o humanoidzie. Wiecie, jeżeli macie humanoida w okolicy, to będą was ostrzegać w taki sposób. O to tutaj chodzi, więc zacznijmy od początku, ok? Na początku emergency alert. Alert bezpieczeństwa, lokalne władze ostrzegają. Lokacja, hrabstwo Bestwood, czytaj Bestwood County i sąsiednie hrabstwa, godzina 2:26 w nocy. No... O jakiej innej godzinie mogło się to wszystko wydarzyć? Czemu to jest o, dobra, odznaczyłem. Okej, okay, zobaczmy, o co tu chodzi. This is a warning from Bestwood County Police Department to the residents of Bestwood County and neighboring counties. We have received alerts about... Okej, czyli policja w Bestwood County otrzymała ostrzeżenia odnośnie humanoidalnej kreatury, która jest gdzieś w twojej okolicy. I zabiła 11 osób do tego momentu. Ciała ofiar odnaleziono dekapitowane, bez rąk i dłoni. To się wyklucza. Były także cigane w szyję. I wiadomo jest, że kreatura jest dość wrogo nastawiona. Należy zamknąć okna i drzwi, wziąć broń i schować się w piwnicy lub na strychu. Z reguły, jeżeli jesteś w horrorze, to może lepiej nie chowaj się, stary, na tym strychu. Dobra, strych nie jest jeszcze taki zły, ale w piwnicy nie chowaj się na pewno, bo to jest najgorsze miejsce, w którym możesz się schować, jeżeli jesteś w horrorze. Chować się w piwnicy to jest najgorsze, co możesz zrobić. Okej, okay, czyli tutaj są cechy charakterystyczne tej postaci. Jest wysoki, ma długie limpsy, długą szyję, długie palce i ma nienaturalną twarz, przerażające oczy i uśmiech oraz krótkie brązowe włosy. To jest najnormalniejszy gościu w Bestwood County najpewniej. Reszta pewnie jest trochę bardziej ekstremalna. Okej, okay, czyli to jest na pewno nasz kolega w zestawieniu z normalnym człowiekiem, więc... jest mocno. Edward nożyco ręki. Kurde, jakie on ma palce u stóp, stary? Cześć. Wyobraźcie sobie, jaki on musi nosić rozmiar buta. To jest... Okej, okay, czyli w tym momencie, żebyście byli w stanie jakoś rozpoznać tę postać, otrzymujecie 5 szkicy policyjnych przedstawiających tego ziomka. Myślę, że może być to dość pomocne. Okej, okay, szkic pierwszy. No, wygląda na dość normalnego, przyjaznego jegomościa. Drugi już trochę mniej. Jakby nie był aż tak przyjaźnie nastawiony do kogokolwiek jak za pierwszym razem. Ten uśmiech nie świadczy nic dobrego, absolutnie. Czwarty już absolutnie nie wygląda na przyjaznego. W ogóle czemu oni się aż tak różnią od siebie? Może jest ich czwórka albo piątka, może to z tego? Tak, to jest najstraszniejsza osoba w Bestwood County. Czemu on tak wygląda? Okidoki, co się zaraz wydarzy? Okej, okay, nagranie pierwsze, lokalizacja Olay Street w Bestwood County, ulica Olay. Yo! Co tu pisze, stary? 22:55, 24 sekundy, 21 stycznia 2022 roku. Najpewniej tu jest jakiś plakat rozwieszony, bo pewnie go poszukują, bo już popełnił kilka morderstw. Myślę, że to z tego się wywodzi. Have you seen this face? Czy widziałeś tą twarz? No i pewnie to jest jakieś ostrzeżenie, że jeżeli już go widziałeś, to żebyś powiedział komuś, bo może stać się coś złego, przynajmniej tak zgaduję. 23, czyli minęło 40... To się nie skończy dobrze, widzowie, to się nie skończy dobrze. To się nie może skończyć dobrze. Oj, 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 jest i on. Jest i on. A czekaj. On się zgadza z jednym z tych rysopisów, czy tutaj szkicy. Nie wiem, czy rysopisem można to nazwać.
The Creature, no czy to jest on. Idziesz spać i taki gościu patrzy ci przez okno. Co robisz? Napisz w komentarzu. Dobra. Drugie nagranie pochodzi już z domu ofiary. O 4:42, ale już 7 października 98, czyli 24 lata wcześniej? Albo coś jest nie tak, albo to jest jakaś stara taśma, albo po prostu, wiecie, postać ta morduje od 24 lat ponad, ale będzie jumpscare, o Jezu. Jest i on, a wygląda na spokojnego, normalnego gościa do momentu, aż ci nie zrobi jumpscare'a, prawda? Chyba o to chodzi, jak mi się wydaje. Co ten kolega zrobił trochę później, jak widać, zdekapitował mu rękę. A to od 3:34 PM. Aha, czy to jest 7... Aha, dobra, sorry. Czekaj, co? Aha, to się działo o 4:43 rano, 7 października 98. To dzieje się 7 października o 15:34. Czyli minęło trochę sporo czasu. Nie wiadomo do końca, co działo się w międzyczasie. Ale jak widać, kolega się trochę zabawił chyba. To zostało odnalezione w piwnicy ofiary. Detektyw Jeff Alberson. Wiem, że później jest jeszcze jeden film właśnie z Albersonem i on może być dość ważny. Cześć, co to jest? To jest jakiś rysunek przedstawiający najpewniej właśnie tą postać. Ale do końca nie widzę, co jest tutaj napisane, niestety. I to jest słabe. Ale ciekawe, dobra, footage trzeci. Nie piszę, gdzie został w ogóle nagrany. A to może być ciekawe, tak mi się wydaje. Oho, Lil Peep, tak jest. To mi się tylko z Lil Peepem kojarzy, jak ktoś rozpoczyna w ten sposób cokolwiek. Okej, okay. I to jest już 8 listopad 98 o 17:33. I ktoś się chowa w szafie najpewniej, ciekawe dlaczego. Okej, okay. Pewnie ma odwiedziny od naszego wysokiego kolegi o długiej szyi. Zobaczmy, co się zaraz wydarzy. Ale będzie jumpscare. Chłopaki, chłopaki. Guys. Guys. Aha, nie było. Yo, przyszedł. To on. To on. Wygląda... Zdjęcie odnaleziono w aparacie, który należy do ofiary. No, chyba nikt z nas nie chciałby się obudzić, widząc tego gościa. Aha. Aha, i to był koniec. Okej, czyli ta kartka jest dokładnie takim ostrzeżeniem, taką ulotką, która wisi w różnych miejscach w Bestwood County. Na zasadzie idziesz sobie i czytasz, czy widziałeś tego gościa, znaczy czy widziałeś tą twarz. Jeżeli tak, to zamknij wszystkie okna, drzwi i zostań w środku. Coś zabija ludzi w Bestwood County, które wygląda jak ten człowiek, Bestwood County. Nagrania detektywa Albersona z 1998 roku. To brzmi już dosyć interesująco. Okej. Okay. Zatem podczas śledztwa w domu jednej z ofiar, detektyw Jeff Alberson odnalazł taśmy nagrane przez usunięto właściciela domu. Policja przeskanowała taśmy i odnalazła nagrania z pokoju ofiary przed włamaniem się do domu przez anomalię. Pod obserwacją detektywa Jeffa Albersona taśmy zostały nazwane... Jeff Alberson Footage Collection Tapes 1998, ponieważ zostały zebrane przez niego. Nie wiem, czy chciałbym swoim imieniem nazywać kolekcję taśm z morderstw jakiegoś chorego gościa, ale okej, Jeff, fajnie, że je zebrałeś, ale mógłbyś je inaczej nazwać. Wtedy byłoby tak z 10 razy fajniej. Policja odnalazła również szkicownik, który należał do ofiary. To są rysunki z niego pochodzące. Okej. Okej. Można i tak. Okej, okay. Czyli że coś strzelam, że jeżeli on już miał w swoim notatniku jakieś rysunki z tą postacią, to najpewniej już ją kiedyś wcześniej widział. Tylko w jaki sposób? Tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie wiemy, że teraz znajdujemy się w Departamencie Policji w hrabstwie Bestwood. Jest dokładnie 13 grudnia 98, godzina 1:47 i to jest właśnie ta kolekcja nagrań Jeffa. Albo część tej kolekcji zgromadzona na jednej taśmie, okej. Okay. Ktoś będzie nam to odpalał, więc zobaczymy, co za moment się tu wydarzy. Okej. Okay. Czyli, że jest to nagranie na początku z kamerki samochodowej, jak ktoś gdzieś jedzie.
I jeżeli to jest analog horror, to czy on będzie jechał przez pół odcinka? Bo kurwa, zawsze w tych analog horrorach jest tak, że ktoś jedzie przez 10 minut przez jakieś zadupie i się tam nic nie dzieje. Ale dobra, zaraz dojedzie do domu i powinno być okej. Tak, dobra, jest już w domu. 2 listopada 98 o 6 minut po północy. I ma backroomsy na chacie, jak widać. Jest wysoko, moi drodzy. I co tu się zaraz wydarzy? Nie wiem. Okej, czyli o 3:15 w nocy tego samego dnia w kamerze przy oknie do sypialni pojawił się on. I chyba wiecie, w jakim celu tam przyszedł. O! Aż zapalił światło. Dobry kolega. Oj. Ej, czekaj. Ich jest dwóch, bo on się różni. Jeden wygląda takiego git spoko ziomka, który by ci pożyczyłby ci klej w szkole, jakbyś ty nie miał, żebyś, nie wiem, przykleił coś. A ten wygląda, jakby miał ci ten klej ukraść i już go nie oddać. Więc wiecie, o co mi chodzi? Strzelam, że może ich być dwóch. Ewentualnie to jest ta sama postać, która jakoś zmienia swój wygląd, nie? Ale jakby była ich dwójka, może... Nie. Dobra. Okej, mamy rozmowę kogoś. Albo raczej to jest film jakiś? Okej, kto by się spodziewał? Czekaj, jaki jest kontekst tego? Three weeks of masquerade as a French nobleman. And now it is time for you to change back and return to your provincial. Strzelam, że to jest urywek, fragment jakiegoś filmu i no wiecie, został tu zedytowany, nie wiem, alternatywni czy te anomalie, które są w okolicy w tej serii, jakoś na to odpowiadają czy coś, nie wiem. Okej, czyli że przed nami test rozpoznawania twarzy. Może być ciekawie. Aha, słyszą mnie, dobra. Normal czy not normal? Ej, widzowie, normal czy not normal, bo to jest... Ja strzelam, mimo wszystko, mimo tego uśmiechu, strzelam, że to jest normal, ale mogę się mylić. Tak, dobra. Widzicie? Ładnie. To jest not normal. Okej, normal. będzie normal. The bank, normal. Tak, dobra. To jest normal, co wy chcecie? Nie no, not normal, żartuję, nie? No, dobra, okej, czyli że to tym się różni. Myślałem, że im ktoś ma... Człowieku, on nie ma twarzy, nie widać, odwrócony jest. A nie, tu. Zastrzelam, że ten na prawo. Dobra, na lewo. Who is this guy? Jezu, ja przepraszam, ale... Patrz na... Oj. Co tu się stało? Czekaj. Powiem ci coś, czego twoja świadomość nie ogarnie. Okej. Można i tak. Zobaczmy, co się stanie za moment. Okej. Strzelam, że... Okej, on nie był normalny, tak jak myślałem. On też nie będzie normalny. 2002, 12 czerwca? Tak, dobra, on też nie jest normalny, zdecydowanie. Ale coś... Długo klatę pokazuje, nie? Okej, kolejne nagranie, tym razem 12 stycznia 92 o 36 po północy. Co się zaraz wydarzy? Długie palce. Ała. Tak się nie da nagrywać w takich warunkach. Co ja robię? Aha, jeszcze mocno zurowali mordę, żeby nikt nie widział. A nie, aha, czyli ja muszę wybrać. Mimo wszystko, mimo że ta wygląda spoko, to coś mi się wydaje, że to będzie ta, zdecydowanie, nie? Lewo. Tak, wiedziałem. Pokażcie go jeszcze. Visual hazard. Okej. Okej, porażka Jeffa Albersona. Czy to jest Jeff Alberson? Nie wiem, co to było. Okej, ej, yo! Które to jest? 12 stycznia 2002. 15 minut po północy. Czy... Nie, może tak. Okej, czyli że gościu dosłownie prowadził śledztwo. No, to o tym już dobrze wiemy, nie? Ale widać, że było tak dość za...
to patrzy się na mnie. Widzę cię. Aha, czyli że możliwe, że on też jest obserwowany przez anomalię i ma gościu trochę pograne. I to nie... Mówiłem, że ją pograne. Zaraz, co? A to się... Czekaj, bo to się coś zmieniło. Moment. Czemu nagle się pojawia, że tu jest godzina 17? Jakby minęło, stary, ponad 16 godzin między tym a tamtym, więc... Bo wcześniej była... 15 po 12? Czekaj, bo zmutowałem. I jak on się pojawia, jest już 17, więc... Trochę nie kumam. Albo to jest jakiś błąd, albo po prostu, nie wiem, po 17 godzinach go dojechał i chyba on ma maskę, tak mi się wydaje, coś. Ale w każdym razie detektyw został dojechany, ale mamy coś jeszcze. I nie wiem, czy to dotyczy już detektywa, czy... I to się nie skończy dobrze, to nie ma prawa skończyć się dobrze. Ale coś wyskoczy przez to okienko. Oj. A, coś tam stoi. Tu. Coś puka w okno? Budzisz się o 3 w nocy i widzisz to. Bez kitu. Posrana sytuacja. A chamber in the woods. Komnata w lesie. Chata w lesie. Skąd oni przyszli? Co? Drzwi do królestwa. Czyli pewnie jest ich więcej? Wiemy, gdzie mieszkasz. Okej, okay, to jestem ja, kiedy nagrywałem Mandela Katalog, nie? Siedziałem i kminiłem. Dobra, to jest ponownie 12 stycznia 92 tym razem, czyli 10 lat wcześniej, o 11 w nocy, 23. Na 23.04. I on coś znajdzie? Tak, ktoś go ogląda w telewizji. Fuck. Wystraszyłem gówna. Okej, okay, co się dzieje dalej? What it is? Boże, te trąbki jak w Backroomsach trochę. Nie, no. Dobra, w każdym razie został dojechany trochę jak alternatywny w Mandeli. Oho, coś będzie tam stało pewnie. Rozbija się na parkingu. 5:42 rano. To się nie skończy dobrze. To nie ma opcji się skończyć do... No, wiedziałem. Już po niego przyszedł. Czemu on stoi jak taka rzeźba zamiast się ruszyć? To jest bez sensu. Jeżeli on się tak ma stać po prostu, to przecież można go ominąć i sobie pójść. Uciec. Albo nie wiem, dojechać go czymś, więc nie wiem, o co chodzi. Jak już masz taką sytuację, to... Się wystraszyłem gówno. Identity test. Ending. Pocieśnijmy sobie od razu z czwartym odcinkiem, czyli Peaceful Life, Basswood County Short Tape. Spokojne życie w Basswood County. Co może pójść nie tak? Kurwa, wszystko. Gość może ci przyjść na chatę i pukać w okno. How can you live a peaceful life? Jak mamy żyć spokojnym życiem? Może ten reverb jeszcze? Okej. Get out. Sit in a park. Tak, usiądź w parku i zostań zdekapitowany przez kogoś. Przez niego. Tak, możesz, dokładnie. Tak, ja też. Też tak sądzę. Aha, przecież on też jest jednym z nich. Ślicznie. Oho. Koniec. Tak się żyje w Basswood County. Przejdźmy do następnego odcinka, czyli The Chamber. Basswood County ponownie. Tak się żyje u nas w Basswood County. Okej, zatem The Chamber. To może być interesujące. Komnata w lesie. Skąd oni przyszli? Czyli to jest to samo pytanie, które zadano nam wcześniej. Może być ciekawie. Okej, czyli że on pewnie odpowiada za to wszystko. To jest Mr. Kelvin Basswood. Aha, czyli że to jest założyciel całego hrabstwa. Kelvin Basswood odkrył dziwny budynek w lesie w 1868 roku. Odkrył to, co nazwano po nim Basswood County. Hrabstwo Basswood.
W swoim dzienniku stwierdził, że wyglądało jak coś z przyszłości. Budynek, który nikt nie wiedział, że istnieje. Nikt nie wiedział, kto go zbudował. Wszedł do budynku i zobaczył ludzi, którzy wyglądali jak... ludzie? Homo sapiens? Ale coś było z nimi nie tak. Nie okazywali żadnych emocji. I mieli nienaturalne limpsy. Gałęzie drzew wychodzące z ich pleców. Czyli że on odkrył tych anomalnych. Zaczęli okazywać agresywne nastawienie. On uciekł z tego miejsca. Okej. Nazwał je komnatą. Ten Calvin Bestwood i komnata tajemnic. Dobra, zobaczmy, co się za moment wydarzy. Okej. Założę wasze skóry jako kostium. Jakie zło! Jakie zło, stary! Coś mówi. Nie wiem co. No. I tak dalej, i tak dalej. Zaginiony Andy Stevens, znając życie, to jego skórę ubrał jako kostium. Skórę Andy'ego. No, dokładnie. Aha! Czyli że co, on się zmienił w jednego z nich? Chyba że ten jeden ułożył... Aha, czyli Andy Stevens po transformacji, czyli tak, czyli ludzie mogą się zmieniać w anomalnych w takim razie. I to ma całkiem sporo sensu wbrew pozorom. Ciekawe, co będzie dalej. Grupa Filadelfii. W 1996 roku grupa badaczy z Filadelfii, US, przyszła zbadać sprawę zaginionych ludzi na przestrzeni jednego miesiąca w Bestwood County. Okej, czyli na przestrzeni jednego miesiąca zaginęło sporo ludzi w Bestwood. Przeszli przez hrabstwo i las w Bestwood, nagrali swoją podróż i to, co zobaczyli. Jako że ten odcinek trwa 8 minut, to myślę, że zobaczyli dosyć sporo. Okej, czyli że kolejny seansik nam się szykuje. Ciekawie. Okej, czyli że na początku mowa tutaj o Andy Stevensie, czyli że Andy zaginął w 96 razem z tamtą grupką osób, która też zaginęła. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. I czy to czasem nie jest to The Chamber? Czy on... Tak, to jest komnata. Czyli że to stamtąd wychodzą te wszystkie postacie. I tam jest to królestwo najpewniej. Oni coś śpiewają tam. Oni coś śpiewają, stary, w takim chórku stoją i jeden ich tam dyryguje, nie? Tam pod ziemią. Kurwa, za takim płotem siedzą, stary. Weszli do komnaty. Co tu jest? To jest ta komnata cała? Czemu on głowy nie ma? The Bite of 87 albo 96. Dawaj, stary, dawaj. Oho, ktoś tutaj w płuco dostał. Nie palcie papierosów, skończycie jak on. Oho. Oho. Okej, okay, czy to nie był ten Andy czasem? Boże, te rysunki są takie super. Aha, czyli że to jest chamber, prawy róg w komnacie. A to z kolei jest... To jest left zone, czyli jakaś strefa po lewej. I to jest tuż przy wejściu do holu. Czyli... No wiadomo. Tam coś... Okej, okay, czyli że oni tam mają telewizor, który pokazuje zdystortowaną, zakłóconą twarz z taśmą VCR podpisaną Identity Test. Dobra, czyli że oni tam puszczają ten Identity Test na tym telewizorze w komnacie. Okej, okay. To jest dziwne, ale spoko. I will tell you what... Okej, czyli że to jest ten cytat, że powiem ci coś, czego twój mózg nie ogarnie. Dobra. Okej. Stolik z zegarem i pozostałościami po człowieku, takich jak czaszka. I to jest lewy róg komnaty. No... Bardzo przytulne, fajne mieszkanko. Okej, ciało kobiety ze złamaniami i dziurami w jej ciele. Nie ma oczu, nie ma zębów w buzi, a jej skóra topi się jak wosk. Korzenie wychodzą z jego pleców.
Grupa wyszła z komnaty i przeszła do lasów Basswood. Dobra. O Jezu, nagranie z lasu, ale ich dojadą teraz. Ale będą dojechani teraz, o Jezu. Wiecie, co się zaraz stanie, bo ja wiem. Ja jestem przekonany, co się zaraz moment tutaj wydarzy, nie? To jest bardziej niż pewne. Wow. Boże, to jak ta, Serbian Dancing Lady, to dokładnie był podobny... podobny teren, stary. Ale no... Au. Ała. Oho, dobra, dobra. Już przyszli ich dojechać, dobra. Oho, oho, oho. Tylko dwójka z siedmioosobowej grupy przeżyła. O Jezu, mapa komnaty. Dobra, czekaj. Czyli, że tu jest hallway, tu jest left zone, tam jest right zone. W left zone chyba się... Tak, tu jest ten telewizor w left zone. To jest wejście do komnaty, tutaj. Tutaj się wchodzi. I to jest ta komnata? Czyli, aha, to jest right corner. To jest left corner i... To jest chyba ten stolik z tymi pozostałościami po ludziach. Boże, to jest strasznie nieczytelne. Ale okej, okay, dobra. Za bardzo nam się to do niczego nie przydaje, ale... Ale przynajmniej wiemy, skąd się wzięli. Anomalnie. Aha, dobra, widzimy teraz wszystko lepiej. Left zone, tak. Tu jest left zone z telewizorem. Right zone. Aha, i tu jest wejście do... Nie, hallway jest tu. Tu jest wejście. Aha, dobra, czyli to jest taki budynek. Spoko. Aha, i to jest wejście. Tutaj się wchodzi. Dobra. Czyż to jest taki stary jakby magazyn? Coś takiego? The window. Aha, czyż to jest okno, z którego oni przychodzą. Czyli, że jest coś więcej. Czyli, że niby jest ta komnata jako miejsce, w którym siedzą tak jakby, ale przychodzą skądś indziej. I to, skąd przychodzą, to przejście do tego miejsca, bądź wyjście stamtąd, znajduje się w środku. I to jest znane jako the window, jako okno. I pisze tutaj uwaga. I tutaj pewnie obok jest to rozłożone ciało kobiety. W sensie stopione, niczym wosk, tak? Spoko. Okej. Okej, dobra. Co się dalej stanie? Okej. Czym jest człowiek? Hello, I'm doctor. Dzień dobry, jestem doktorem. Nie wiemy jaki. Okej, będzie nas uczył o ludzkiej anatomii. Będą kontrolować twoje ciało? Że twoje ciało jest komnatą dla nich? Okej. Okay. Aha, czyli że nerwami? Co ogarnię? And here is the core they created so they can control your body. Here is the structure of a humanoid brain. The brain of a humanoid is different from the brain of a humans. It functions only to serve one purpose. Let us in. Push us. Characteristics of a humanoid. Long limbs, long fingers. Okay, to wiemy. Roots coming out of its back can extend their neck. Aha. Dobra. Czyli, że im rośnie jakby nad kręgosłupem, im to potem wychodzi z pleców? Aha, i tu są jeszcze stage'e, jak oni się zmieniają. To jest pierwszy, prawdziwa forma. Drugi stage, przemiany. Już widać, że coś tu się zadziało. Trzeci, faktycznie, topi się jak wosk, jak to było opisane wcześniej. Czwarty już wygląda względnie normalnie. Tak. Aha. Czyli, że ten, który przychodził w tych pierwszych odcinkach, którego widzieliśmy za oknem, który był taki good, fajny, ten, co by ci Clay pożyczył, on był na piątym stadium przemiany? Czy jest jeszcze szósty? Nie ma szóstego chyba. Tak, nie ma szóstego. Że on był na piątym. It takes time for...
Aha, czyli że... Czekaj, czyli że kiedy cię zmienią w jednego z nich, to zajmuje im sporo czasu, żeby potem ta postać znów wyglądała tak jak człowiek. Czyli teoretycznie kobieta, która wtedy znajdowała się w komnacie, była już na którymś stadium tego rozwoju. I jakby niedługo miała zostać przemieniona już w tą faktyczną wersję? Dobra, to robi sens, to robi sporo sensu. Okej. Czekaj, czyli że... Bo to nie jest normalny człowiek, to jest jakby rozłożone zwłoki ludzkie poniekąd, więc czy oni biorą albo zabijają ludzi, jakby porywają ich, zabijają cokolwiek i później poddają ich transformacji, o której mówił tamten doktor, i później na przestrzeni kilku etapów postać zaczyna wyglądać jak człowiek i na szóstym, nie wiem, możesz zdjąć skórę czy coś? Bestwood County Killer, morderca z hrabstwa Bestwood. Okej, czyli że jest morderca. Zamknij... Czyli że tym razem jest morderca w Bestwood County. O nie! I wygląda tak. Chyba każdy wie, o co tutaj chodzi, nie? Tak, piękny jesteś. Jesteś prześliczny. Okej, czy tutaj mamy transmisję w radiu z 12 listopada 94. To on nadaje. Okej, czyli że jest kryminal, morderca w Bestwood County i se zabija ludzi. I teraz będzie nagranie jego z kamery CCTV. Au. Ała. Uszy. Trzeba to ściszyć. Okej, czyli że to jest on. Chodzi w kapturze. Just like me. Dobra. I co tu się wydarzy teraz? Uciekaj. Biegnij dalej. Okej, czyli że tutaj mamy nagranie jednego z morderstw. Tylko czemu on nie biegnie, tylko idzie po jakimś zadupiu? Jak już masz uciekać, to gdzieś jest więcej osób, stary, nie? Boże, ta muzyka jeszcze, te chórki. Ale będzie jumpscare, chłopaki. Ale będzie jumpscare zaraz. Ale wyskoczy. Mówiłem, że będzie. Wiedziałem. Jestem już tak wyczulony na takie rzeczy, stary, że... No prawie. Ale go zdekapitował. O Jezus Maria. Nogi mu uciął i ręce. W takim worku jeszcze chyba jest. Czy on już go zaczął przemieniać? I on dlatego wyglądał tak dziwnie, bo się zaczął topić niczym wosk? Mam ostatni, już siódmy odcinek. Zanim pójdziesz spać, informacyjna taśma Analog Horror. Of course, dobra. I feel like my soul is being tracked. Okej, czyli ktoś tutaj mówi, że nie może spać, że ma wielki problem. I powoli zaczyna być szalony. Okej, ponownie mamy tutaj policję z Bestwood County. Welcome to Bestwood County's informational tapes. Dobra. After many reports of lack of sleep. Czyli że ludzie reportują, że nie są w stanie zasnąć i że będą mieli przez to problemy zdrowotne, więc policja daje metody, jak pójść spać. Okej. Okay. Dzięki czemuś takiemu pójdziesz spać na bank, stary. Nadal nie śpisz? No. Aha. Myślałem, że coś jeszcze powie. This means that you go to sleep at 10 p.m.
Okej, czyli że iść spać pomiędzy 10 w nocy, a 12 w nocy, a 2 rano? Dobra. Poradnik, jak pójść spać. Spójrz na zegar, zanim pójdziesz spać. Jeżeli tika, czy się zatrzymał. Ale będzie jumpscare. Nie było jumpscare, dobra. Wiedziałem, że coś przyjdzie, no. Wiedziałem. Byłem pewien. No tak, jak pójdziesz spać, to będziesz wyglądać w ten sposób, więc nie chodź spać. Przynajmniej jak jesteś w Basswood County, żartuj. Yeah. Wow. Sleep. Bury your consciousness. Oj. Let them in. Aha, czyli że oni w ten sposób wchodzą ludziom do mózgu i potem ich zamieniają w ten sposób? Kiedy ci idą spać? Co? What the hell? Aha, czyli że on się tak przemienił. Aha. Czyli oni zmieniają ludzi podczas... Kuźwa, to jest on? Oj. Czyli oni zmieniają ludzi podczas snu, kiedy ci śpią. A, to wszystko? Koniec. Jeszcze? Before you sleep. Nie, to koniec. Okej. To wszystko. W sensie, myślę, że mega spoko to było, szczerze. W sensie, tu jest jeszcze więcej filmów. Ale one już nie są z Basswood County. W sensie, wyszło coś takiego. A czy to jest Basswood County? Dobra, to jest Basswood County raczej. To jest Basswood County, tak mi się wydaje, nie? Ale strzelam, że to nie jest film, który jakoś mega by budował lore, aczkolwiek jako, że wyszedł, to jeszcze mogę go pokazać. The faces you see... Dobra, to jest Basswood County. Dobra, zobacz te twarze i idź spać. Zamknij oczy. No, to nie ma innej opcji, żeby to nie było Basswood County, stary, nie? Okej, czy... O! Kurwa, zepsuł mi się mikrofon znowu. Fuck. Boże, ta muzyka, to jest ciche, takie fajne. Ale to jest szczerze niepokojące. Jakby, ja chyba nie będę mieć problemu z zaśnięciem, ale nie wiem jak będzie z wami. Bo to jest mocne, naprawdę. As the places you want. Czyli, że miejsca, w które idziesz, gdy śpisz, nie zostały wykreowane w twojej głowie. Okej. Dobra. Stoi se taki. Zaraz będzie jumpscare, nie? Plus minus. Każda myśl. Zbliża cię do szaleństwa. Okidoki, dobra. Okej. No i propos Basswood County, to byłoby już na tyle. Ała. Mówiłem, że mnie boli szyja dzisiaj. Jest fatalnie. Dobra, w każdym razie, co do Basswood County, to byłoby już na tyle. Naprawdę myślę, że seria jest ciekawa i jest warta dalszego śledzenia. Jeżeli zbierze się kolejna ilość odcinków, jeżeli ten materiał wam się spodoba, to na bank o tym sobie jeszcze opowiemy, bo myślę, że zdecydowanie jest o czym gadać.